Witam ponownie z mojej retropiwnicy. Jak widać, na stole dzisiaj znajdują się dwa narzędzia: śrubokręt i nożyk do przecinania. Zatem szykuje się jakieś rozpakowanie, a później coś trzeba będzie rozkręcić. Odkładamy sobie to na bok. Gdzieś taki odcinek trochę z cyklu spełniamy marzenia, a raczej może zachcianki. Otóż od dłuższego czasu próbowałem zdobyć Commodore 64, ale w takiej starszej wersji ze starszą klawiaturą oraz być może jakby się trafił ze starszą wersją płyty także. Do tej pory przewinęło się przez moje ręce, myślę, że nie skłamę mówiąc, że około 10 sztuk takich komodorków. Jednak za każdym razem okazywało się, że w środku siedzi nowa wersja płyty. I za każdym razem też to była ta nowsza klawiatura, ta taka mniej ciekawa. Ostatnio udało mi się na OLX zakupić w dobrej cenie komodorka, oczywiście jak to na OLX w wersji tak zwanej niesprawdzonej, więc wszystko może się zdarzyć. No ale zakupiłem to, otworzyłem tylko z racji tego, że paczka, no była to tak zwana ta przesyłka OLX, także musiałem sprawdzić, czy tam wszystko ok. Zatem paczkę otworzyłem sobie, ale nic więcej z tym nie robiłem, tylko dalej poszło to gdzieś tam w jakiś worek, zaklejone zostało i tak sobie trafiło na krótkie leżakowanie. Myślę, że dziś już pora to otworzyć. Tak to mniej więcej teraz wygląda. To jest wszystko gdzieś tam w worku tak naprawdę na śmieci, zaklejone, żeby tam nic nie wylazło, bo nie wiem co jest w środku, może jakieś pajączki, czy jakieś inne stworzonka się tam zadomowiły. Nie było to otwierane przeze mnie, nie było to podłączane. Zatem myślę, że dzisiaj sobie taki odcineczek krótki zrobimy z otworzenia tego. No, być może nawet spróbujemy to podłączyć. Nie wiem w jakim to jest stanie w środku. Jeżeli będą jakieś widoczne uszkodzenia, no to raczej nie będziemy tego podłączać, no bo to nie będziemy tam pogłębiać żadnych innych uszkodzeń, ani też nie będziemy narażać zasilacza na uszkodzenie, bo nie wiadomo, czy nie ma jakiegoś zwarcia na płycie. Ale jeżeli tak wzrokowo wszystko będzie ok, to myślę, że możemy pokusić się o podłączenie tego do monitora. Także najpierw sobie tą folię ściągniemy. Obejrzymy jak to wygląda, rozkręcimy, zobaczymy jak wygląda w środku. Myślę, że na pewno będzie potrzeba troszeczkę przeczyszczenia, chociaż takiego przepędzlowania skórzu z takich większych warstw brudu. No i zobaczymy co dalej. Także weźmiemy sobie teraz nożyk, ale myślę, że najpierw jeszcze poszukam rękawiczek, bo przydałoby się założyć rękawiczki, bo to na pewno nie jest czyste. Także chwila, przerwa techniczna na założenie rękawiczek. Oczywiście niebieskie, pasuje do tego worka. Żeby się tam zbytnio nie pobrudzić. Sprzęt ma swoje lata i myślę, że przez dłuższy czas też nie był otwierany. Nie wiadomo w jakich warunkach leżał, więc tu wszystko może się zdarzyć. Mamy nożyk. Trzeba teraz tak delikatnie gdzieś tu przeciąć, żeby nie uszkodzić plastiku, obudowy. Także ja tutaj troszeczkę folię odchylę. Będziemy tak delikatnie przecinać. Tylko z wierzchu, żeby nie skaleczyć tutaj naszej obudowy, bo kto wie, może się do czegoś jeszcze przyda. Ogólnie zacząłem mówić, że to są takie zachcianki, tak? Bo tak naprawdę w swojej kolekcji mam dwa takie komodorki wyszykowane dla siebie. Jeżeli jakikolwiek inny się przewija, no to najczęściej idzie na sprzedaż.
gdzieś tam podszykuję, wyczyszczę, sprawdzę, czy wszystko ok z nim i wystawiam go gdzieś dalej. Niech sobie idzie w świat, szuka nowego właściciela. Natomiast tutaj ten zakup to był zakup taki celowy, ponieważ chciałem mieć taką właśnie klawiaturę. To jest taka klawiatura, gdzie litery są na tych od góry. Natomiast te dodatkowe znaczki, jak się spojrzy, to są tak na tych bocznych częściach klawiszy. Natomiast w tej nowszej klawiaturze zarówno litery, jak i te znaczki są na tej górnej części. I to tak mi się, ta wersja mi się gorzej podoba, dlatego zawsze polowałem na taką starszą. A już najlepiej, gdyby to była w wersji takiej brązowej, to już całkiem rarytas jakby się trafił. Ale jak tylko zobaczyłem, że coś takiego jest, to od razu pomyślałem, że może warto byłoby to zakupić. Dla samej klawiatury oczywiście. No fajnie by było, gdyby też okazało się, że na przykład poza tą klawiaturą jeszcze mamy do czynienia ze starą wersją płyty na starszych układach, które są rzadziej spotykane w tej chwili. Myślę też, że są więcej warte. No a jeszcze gdyby ta płyta była sprawna, to już w ogóle. To już okaże się, że to był całkiem fajny, opłacalny zakup. No ale nie będziemy tu teraz gdybać. Otwieramy to, ściągamy folię. Jak widać, sprzęt jest bardzo pożółkły. Niektóre klawisze są aż wręcz pomarańczowe. Nie wiem, jak to odda kamera. Być może troszeczkę algorytm balansu bieli to może skorygować bardziej w stronę bieli, ale na żywo to faktycznie te klawisze i ta obudowa to jest takie żółciutkie, wręcz aż pomarańczowe. Także jak widać, tak właśnie wygląda ten komodorek od góry. Klawisze zdają się działać. Nie sądzę, żeby klawiatura była uszkodzona. Ewentualnie może nadawać się do takiego głębszego czyszczenia, czyli oczywiście ściągamy wszystkie klawisze, ściągamy wszystkie sprężynki. Dalej trzeba od spodu rozkręcić klawiaturę, trzeba rozlutować takie dwa druciki. Wtedy będziemy mogli rozłożyć ją i dobrać się jakby do tej środkowej części, która jest właśnie tam schowana i tam znajdują się te młoteczki, na które się wciska klawisze. Także jeżeli chcemy tak porządnie wyczyścić klawiaturę, to powinniśmy właśnie ją całą rozebrać. Także dobrać się też do środka, bo tam też może być brud. A myślę, że jeżeli to miałoby zostać w kolekcji, bo tak naprawdę chciałbym klawiaturę podmienić w jednym z moich komodorków, no ale no wiadomo, będę musiał ją doprowadzić do porządku, porządnie wyczyścić, zobaczyć, w jakim stanie są sprężynki, czy nie trzeba powymieniać, czy nie są porzewiałe. No z tego co widzę, ta kolorystyka, to no od razu widać, że to trzeba będzie wybielić porządnie, żeby te klawisze były się chociaż wyrównały kolorystycznie. Być może nie uda się tego idealnie zrobić na biało, ale chociaż niech to będzie taki kremowy kolorek, ale równo na wszystkich klawiszach mniej więcej ten sam. Troszkę mam tu mało miejsca, gdyż to kamera też nie chwyci wszystkiego. Także ciężko będzie mi tu operować, żeby to przekręcać i z każdej strony pokazać. Myślę, że możemy przejść do rozkręcania tego sprzętu, bo tak naprawdę interesuje nas to, co jest w środku. Z tego co widzę, jest to obudowa na śrubki. Były też obudowy w wersji na zatrzaski. Sam taką posiadam też. Dobra, mamy śrubokręt już pod ręką. Możemy rozkręcać. Ciekawi mnie, ile lat temu ten komputerek był ostatnio rozkręcany. Myślę, że mogło być to dosyć dawno temu. Teraz tak, ja jeszcze co tutaj w tej chwili zauważyłem. Ogólnie tu w tym miejscu zazwyczaj jest plomba. Zakrywa ona
dostęp do tej środkowej śrubki. W tej chwili na obudowie całkowicie nie widać w ogóle śladu po tej plombie. Albo ona była bardzo dawno temu, jeszcze przed jakby tym pożółknięciem, zerwana, albo sam nie wiem. Może i tu wcale nie było. Ale tu nie widać całkowicie śladów żadnych. Być może ktoś już kiedyś się tutaj dobrał i to rozkręcił. Także nie wiem, do tej pory spotkałem się, że po prostu to, ta plomba była przebita, bo wtedy to jest jasna informacja, że ktoś już tam był w środku, ktoś coś robił, czyścił, nie wiem, serwisował jak w jakiś sposób. Tutaj jakby w ogóle nie ma śladu po tej plombie. Dziwne to jest troszkę. No ale dobra, rozkręcamy dalej. Naklejka, jak widać, już zaczęła się tutaj odklejać. Z tą obudową raczej nie wiążę zbytnio jakiejś tam nadziei, że uda się ją odratować. Gdzieś tu widziałem, że była delikatnie też pęknięta. No ale kto wie, jeszcze tego nie wiem do końca. Zobaczę, jak tam w środku sytuacja. Także trzy śrubki odkręcone. Przekręcamy komputerek klawiaturą do góry. Delikatnie teraz spróbujemy ją ściągnąć, tą górną część obudowy. No, ciekawe, czy to pójdzie, czy to... O, coś zaczyna puszczać. Uwaga, bo różne zwierzątka teraz mogą tu wyskoczyć. Chyba jest boczny zatrzask, jeszcze trzyma z tej strony. Dobra, mamy dostęp. Cóż to za skarby nam się tu ukazują? Jakieś pajęczynki, jakieś paprochy, naprochy, kurz. Mam nadzieję, że tu żadnych żyjątek nie znajdę. Jak tutaj ten przewodzik od LEDa idzie jakoś dziwnie. No rzeczywiście musi to być stara rewizja płyty, na to właśnie liczyłem, ponieważ w tych nowszych podłączenie wtyczka klawiatury jest całkowicie z drugiej strony, tu. Też można poznać po ułożeniu bezpiecznika. W nowszych wersjach on był pionowo ułożony, tu jest jakby poziomo. Oczywiście metalowy ekran górny. Także zdecydowanie mamy tu do czynienia z jakąś starszą rewizją płyty. Także już się cieszę, bo jeszcze do tej pory nigdy mi się nie udało trafić na starszą wersję płyty. Zawsze to były te nowsze. Teraz czy łatwo to będzie usunąć? Klawiatura jest przykręcona do wsporników. W dodatku ten przewodzik od LEDa tutaj jest dociskany, więc najpierw musimy usunąć klawiaturę, żeby móc odłączyć LEDa i do końca ściągnąć tą górną część obudowy. Tak to będę musiał ją przytrzymywać w tej chwili. Mam nadzieję, że dobrze widać w kamerze. Odkręcamy. Tu tylko dwie śrubki tak naprawdę. Trzeba się ich pozbyć. Dobra, śrubki odkręcone. Myślę, że jeszcze w tej chwili, jak się uda, wtyczkę odłączymy klawiatury od razu. Dobra, i teraz klawiatura od wielu, wielu lat zostanie uwolniona. W kolejności damy tego LEDa, odepniemy, bo to mi trochę przeszkadza trzymanie tej górnej tej obudowy. Także trochę tu śmieci się zebrało od środka. Odcień obudowy od środka jest inny. Wiadomo, to nie było narażone na działanie promieni słonecznych, więc od środka plastiki nie są pożółkłe. Natomiast od zewnątrz, na zewnątrz to
praktycznie każdy komodorek, który gdzieś tam był przechowywany w takich warunkach, gdzie był narażony na słoń, na promienie słoneczne, to będzie pożółknięty. Odstawiamy na bok obudowę górną. To, na czym najbardziej mi zależy, czyli właśnie sama klawiatura. No i jest do czyszczenia, jest. Także, żeby dostać się do środka, musimy pokonać ten oto milion małych śrubek. Plus dodatkowo tu trzeba rozlutować te dwa druciki. Wtedy my jesteśmy w stanie dopiero zdjąć tą płytę tylną i jest dostęp do młoteczków. Usuwamy wszystko ze środka, czyścimy, myjemy czym się da, moczymy, jeżeli jest taka konieczność, nie wiadomo w jakim to jest stanie. I wtedy trzeba to na nowo wszystko poskładać ładnie. Wiadomo, tutaj to naklei się ponownie, bo to jest po prostu zwykły kawałek taśmy, tylko tutaj te przewodziki są zaklejone. Także już parę razy serwisowałem taką klawiaturę, więc jakaś tam wprawa jest już w tym. Najgorzej jak pierwszy raz trzeba do tego się zabrać, to trzeba tak troszeczkę kombinować, troszeczkę podglądać czasem na YouTubach, jak inni to robią, żeby to sprawniej poszło i żeby niczego nie uszkodzić. Klawiatura mi się bardzo podoba. Myślę, że uda mi się ją doprowadzić do porządku i trafi do kolekcji, do jednego z tych dwóch moich komodorków, które sobie trzymam w kolekcji. Dobra, pozbywamy się na razie klawiatury na bok. Zwiedzamy dalej, co my tutaj mamy. Piękne, duże kondensatory. Ten bezpiecznik jest, no tutaj jest zabrudzony. Nie widzę, czy on jest przepalony, czy nie. Po tym często też można poznać, czy jest ryzyko, że dźwięk nie będzie działał. Zazwyczaj, jeżeli bezpiecznik jest przepalony, to też komodorek może się uruchomić, ale na przykład nie będzie w ogóle dźwięku. Więc to też jest jakiś tam wyznacznik. Przyjrzę się tu z bliska. Z tego, co widzę, jest on cały. Także można mieć pewne nadzieje, że dźwięk, że układ SID, czyli tu spodziewam się, że to będzie SID w tej pierwszej wersji, że jest sprawny. Myślę, że teraz możemy pozbyć się tego górnego ekranu. Tutaj jakieś już ślady korozji na nim wychodzą, ale myślę, że i tak nie jest źle. Przeważnie, jak patrzyłem na przykład w Amigach 500, tamto te ekrany to są w fatalnym stanie. Tutaj jeszcze nie ma tragedii. Myślę, że śmiało to można odratować, a nawet sobie gdzieś tam pomalować to na jakiś ładny srebrny kolorek. Oczywiście ślady rdzy wcześniej wyczyścić. Dobra. Myślę, że ściągnę ten ekran, zerknę tylko w jakim stanie są układy, czy nie widać jakichś braków i wyciągnę tą płytę i ją trochę przeczyszczę. Po wyczyszczeniu myślę, że możemy zaryzykować próbę podłączenia tego do zasilacza. Jeżeli LED nam się zapali i nic się nie będzie działo niepokojącego, to wtedy pójdziemy dalej i spróbujemy to być może podłączyć do monitora. Także pozbywamy się wszystkich śrubek trzymających ekran. Tu tam nie trzeba na razie, bo ekran tylko tu. No, już widzę pewną ciekawostkę odnośnie pasty termo przewodzącej.
na jednym z wcześniejszych filmików, właśnie gdy szykowałem jedną z wersji C64 na sprzedaż, to mówiłem o tym, że jeżeli jest w komputerku jest ten metalowy ekran górny i ma takie wypusty bocz tutaj wystające, to można się pokusić o posmarowanie tego pastą termoprzewodzącą, ponieważ te wypusty dotykają bezpośrednio układów i wtedy całość tworzy taki swego rodzaju radiator. Także tu widzimy, że ktoś albo to było jeszcze fabrycznie przesmarowane, albo ktoś tu był, ale myślę, że to jednak chyba jest jeszcze fabryczne, no bo to jest tylko tak liźnięte. Jeżeli ktoś by to serwisował, no to myślę, żeby to porządnie przesmarował. Także tutaj jestem, no mam pewne nadzieje, że to chyba nie było tu nic kombinowane. Raczej sprzęt był rozkręcany, bo tej plomby tam nie ma, ale chyba nic tu raczej nie było naprawiane, że tak powiem, ani nic modyfikowane. Płyta wygląda całkiem nieźle. Myślę, że po porządnym wyczyszczeniu będzie całkiem ładna. Będzie się całkiem fajnie prezentować. No ale przed uruchomieniem no musimy jednak usunąć te zabrudzenia. Kondensatory się trzymają, to z tego co widzę to chyba są jeszcze oryginalne, także też nikt tutaj nie wymieniał kondensatorów. To jest, tu mamy stabilizator na 5V, chłodzony radiatorkiem. Wszystko wygląda całkiem nieźle, mimo że jest bardzo mocno zabrudzone. Teraz, żeby tą płytę jeszcze wyciągnąć, czy to musimy jeszcze chyba jedną śrubkę przynajmniej odkręcić. Jeszcze i tutaj te, no tu też jednak faktycznie jeszcze zostały. No i to wszystko te brudy aż się ciągną, te pajęczynki. No trzeba to usunąć. Troszkę podczyścić chociaż pędzlem. Przed próbą podłączenia tego do prądu. Jest to ta większa płyta. Nowsze konstrukcje miały już te płyty trochę węższe. Czy coś nam tu jeszcze trzyma gdzieś? Już nie widzę tu żadnych śrubek. Dobra, wychodzi. No i mamy to. Jak widać tutaj od spodu. A, tu jest też ciekawe od spodu. Nie widziałem czegoś takiego. Bo tu zdaje się ten, jest też dolny ekran i też jest metalowy, ale on tutaj jest lutowany w tych punktach masowych do płyty. No proszę. Czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Zazwyczaj był normalnie ściągany ekran. Zerknijmy tu jeszcze na obudowę. No jest trochę brudu, jest. Dobra, także ja teraz sobie to pójdę trochę podczyszczę. Wrócę i to podłączę. Najpierw podłączymy tylko pod zasilacz, podłączymy sobie LED-a, żeby zobaczyć, czy to w ogóle tutaj napięcie dochodzi. I jak wszystko będzie ok, to wtedy zaryzykujemy i podłączymy dodatkowo jeszcze ten przewód sygnałowy wideo do monitora. No i miejmy nadzieję, że cokolwiek się wyświetli na ekranie.
Także jestem dobrej myśli i widzimy się, jak już płyta będzie troszkę podczyszczona. Jestem już z powrotem, troszeczkę przeczyściłem wszystko. Wiadomo, obudowy nie myłem, więc jeszcze ślady brudu na niej są, ale te grube śmieci, te grube wszystkie paprochy, które tutaj latały po całej obudowie i po płycie, udało się pędzlem przeczyścić. Także tak wygląda płyta też. Starałem się z tych wszystkich układzików delikatnie resztki pasty termoprzewodzącej zmyć. Zatem widzimy nawet, mam nadzieję, że to widać na kamerze, napisy, jakie są na układach. Tu zdaje się mamy tego słynnego SIDA. Początek jest 65, zatem nowe wersje SIDA miały początek 85, zdaje się, z tego co kojarzę. Zatem tutaj zdecydowanie mamy do czynienia z tą pierwszą wersją. Podobno ona była głośniejsza, tak? Tam jakieś zmiany później poszły w tej drugiej wersji, że sygnał był ciszej wypuszczany z komodorka. No, ale to tylko tak dodatkowo mi się przypomniało. Tu nie lubię, jak te kondensatorki są tak powyginane. Zawsze odruchowo staram się je w miarę tak naprostować, żeby jeden na przykład drugiego nie dotykał, albo gdzieś jak jest za blisko układu, to też, żeby go trochę odgiąć. Dobra, także myślę, że pierwszy test, jaki wykonamy, to po prostu uruchomienie na zasilaczu. Czyli podłączymy zasilacz, ale żeby cokolwiek widzieć, czy to wystartowało, to potrzebny nam będzie ten ledzik, który jest na obudowie. Także na szybko po prostu chyba nakryjemy, podłączymy tutaj i tylko tak przyłożymy delikatnie górną część obudowy. Mam nadzieję, że ewentualnie tu będzie widać, czy coś się zaświeci, czy nie. Na razie klawiatury nie podłączamy, bo jest nam zbędna. Także potrzebuję teraz przewodu zasilającego. Mam tutaj już przygotowany. Więc możemy go tutaj na bocznej części podłączyć. Hop. Przewód zasilający został wpięty i spróbujemy pstryknąć włącznikiem, czy będzie jakakolwiek reakcja. Kamera to widzi? Widzi. Czerwony LED zaświecił się. Zatem są jakiekolwiek szanse, że sprzęt może być sprawny. Napięcie dochodzi. Tu mamy dwa stabilizatory. Pierwszy, to mówiłem, to jest na 5 V i on jest schłodzony dodatkowo płytką radiatora. Natomiast tu jest drugi stabilizator 12 V i on, z tego co widzę, już nie ma. I chyba też nie miał żadnego chłodzenia, bo tutaj niby tam w płycie głównej jest otwór na przelot, ale pod spodem jest ekran metalowy. Więc raczej tam nikt tego nie próbował przykręcać. Więc tak to musiało być fabrycznie. Dobra, myślę, że połowa sukcesu za nami.
Napięcie dochodzi, nic nie wybuchło, nic nie wystrzeliło, nic się nam tutaj nie stopiło, żaden dym nie poszedł, a zapalił się ładnie ledzik na czerwono. Gasimy i myślę, że spróbujemy podłączyć to do monitora. Na razie, tak jak mówię, dalej bez klawiatury. Jeżeli jakikolwiek obraz ten komputerek da, to dopiero wtedy spróbujemy podłączyć klawiaturę, a to tylko i wyłącznie po to, że będę chciał sprawdzić, czy działa dźwięk. Ponieważ no, najdroższe naprawy, jakie są w tych komputerach, to przede wszystkim dotyczą wymiany układu SID, czyli odpowiadającego za dźwięk. Więc tutaj chciałbym, jeżeli w ogóle ten sprzęt jest jakkolwiek sprawny, żeby też ten układ był sprawny, ponieważ w przypadku, gdy zajdzie potrzeba jego wymiany, to niestety to będzie kosztowne. Dlatego wolałbym uniknąć. Dobra, koniec gadania. Bierzemy przewodzik od monitora. Mam tu kabelek, który jest podłączony do gniazda z kart w monitorze. Natomiast tutaj mamy standardowa wtyczka do Commodora, gniazdo wideo, włączamy. To co, myślę, że kamerkę chyba przestawimy troszeczkę, będzie trzęsło na chwilę, jak tutaj zacznę zmieniać ustawienia. Dobra, tak sobie tu zablokuję, żeby było widać ekran monitora. Mam nadzieję, że ta zmiana tutaj nie jest na marne i że jednak coś się wyświetli nam. Tak, zasilanie wpięte, przewód wideo wpięty. Musimy jeszcze włączyć monitor i przełączyć go w tryb z kart. Także odpalamy monitorek. Wybieramy z kart. I uwaga, wielka chwila, pierwsze uruchomienie sprzętu podłączonego pod ekran. Także trzymajcie kciuki, że cośkolwiek się pojawi na ekranie. Mamy to, jest obraz, jest obraz. Już myślałem, że nie będzie. Tak zwlekał chwilę, ale się pojawił. I to w dodatku ten obraz jest całkiem dobrej jakości, muszę powiedzieć. No tutaj to mnie sprzęcik zaskoczył. Po tylu latach jeszcze wydaje się, że nie był przechowywany w zbyt dobrych warunkach. Prawdopodobnie od długiego czasu w ogóle nie był czyszczony, o ile ktokolwiek go kiedyś czyścił. A tu proszę, podłączenie i od razu bach, mamy obraz. Także teraz to co chciałem przetestować jeszcze w momencie, gdy odpali, czyli najważniejsze, czy będzie dźwięk. Ale żeby to sprawdzić, to wydaje mi się, że potrzebujemy jeszcze klawiatury. Teraz coś musi nam ten dźwięk wygenerować. Najprościej to będzie, nie mam tu żadnych gier ze sobą. No, nie nastawiałem się w ogóle, że na tym sprzęcie cokolwiek uruchomię, bo w ogóle nawet nie wiedziałem, czy on jest sprawny. Ale mam tak blackboxa, więc myślę, że tutaj da się wybrać jakiś tam tryb chyba demonstracyjny. I jeżeli to jest sprawne, jeżeli układ SID jest sprawny, no to będzie słychać dźwięk. Jeżeli nie jest sprawny, to niestety będzie głucho. Dobra, tutaj sobie jeszcze... Także dźwięk i obraz idą razem jednym przewodem, więc od razu sobie... da się pogłośnić? Nie, w tej chwili nie da się pogłośnić. Dobra. To musimy wpiąć blackboxa. Mam nadzieję, że tutaj tak trafię na oślep. Okay. O, chyba siedzi.
ale jeszcze klawiaturka. Także tu trochę zatrzęsło, bo muszę tutaj sobie oprzeć górną część obudowy. Tylko nie mam tych wsporników tutaj wcale. Nie chciałbym, żeby ta klawiatura mi tutaj... O, tu jeszcze przewodzik od klawiatury przydałoby się podczyścić, ale to już oddzielnie sobie wszystko zrobię. Nie chciałbym tego kłaść tak po prostu, żeby to nie spadło. Nam będzie się trzymać bez tych wsporników, czy nie będzie? Na kondensatorach się wsparło. Tak średnio, rzekłbym. No ale może nic się nie stanie. Więc nawet chyba tej obudowy nie będę teraz zamykał. Górnej części pokrywy. Dobra, uruchomimy to jeszcze raz. Cyk. O, mamy sygnał. Już teraz ekran nam się zmienił, bo mamy blackboxa. I teraz co tu zrobić, żeby był dźwięk? Mamy taką syntezę polskiej mowy, ale mamy też program demonstracyjny, czyli wciskamy return. Coś będzie słychać? Hej, to ja. Nazywam się Blackbox, wersja 8. Pragnę być przyjacielem wszystkich użytkowników Commodore 64. Jestem kartridżem dwusystemowym. Dysponuję zintegrowanym systemem syntezy polskiej mowy i dźwięku. Słyszycie to? Komputer jak do nas mówi. Dziękujemy. Dobra, dobra. Pomoc. Spacja, koniec demonstracji, tak? Spacja działa, działa. Mamy ten shift wciśnięty. A może sobie przetestujemy. No wygląda na to, że wszystko chyba jest sprawne w tym komputerku. Wciskamy klawisze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Przeszedł nam ten na górę. Kwerty. No proszę. Chyba trafiłem na kolejny w pełni sprawny Commodore 64. W dodatku mamy starą wersję płyty. W dodatku mamy starą wersję klawiatury, bardzo fajna. I teraz co tu z tym robić? Czy zabierać mu klawiaturę, czy go jednak zostawić w tej wersji? Zawsze jest dylemat. Myślę, że zostawię go dla siebie i sam podejmę sobie taką decyzję, bo sprzęt jest naprawdę fajny. Trzeba go tylko doprowadzić do stanu jeszcze wizualnego, takiego porządnego, żeby faktycznie cieszył oko. No i wtedy zobaczę, czy zostawię go u siebie w kolekcji,
czy wezmę na przykład od niego tylko klawiaturę, a resztę podmienię na inną, tak, i po prostu odsprzedam całość. Także jeszcze nie wiem. Najważniejsze, że z tego co widzę, że tu wszystko jest sprawne. Wszystko ładnie reaguje, klawiatura sprawna, dźwięk działa, obraz działa. Myślę, że tym fajnym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Dzięki, że znowu byłeś i oglądałeś. Liczę, że jeszcze niedługo coś fajnego się znowu nagra. Być może to będzie odcinek kolejny z tym oto sprzętem, a może z jakimś innym retro. Jeszcze tego nie wiem. Zobaczymy. Na dzisiaj to wszystko. Czołem.